Chciałam zapytać o tą dotację dla fundacji, bo rozumiem, że pan o nią wystąpił, bo... Dlatego, żeby promować społeczeństwo obywatelskie. Z tym samym idę, z czym idę od 2015 roku, nic się nie zmienia. Ale mówił pan o tym, żeby nie brać pieniędzy budżetowych. Nie biorę, pani redaktor, bo to nie są pieniądze dla mnie, tylko to są pieniądze nikt w fundacji od 2015 roku zarządu grosza nie wziął do tej pory i nie zabierza. Że w ogóle wystąpił, dziennikarze mieli kłopot, żeby w ogóle potwierdzić na informację. Bo chcieliśmy rozpocząć całą... Na jaki kłopot? Z czym? Przecież ma pani... Z potwierdzeniem, ale potwierdziła kancelaria, a nie sama fundacja. Pani redaktor, jeśli chodzi... Pan też nie ogłosił tego publicznie. Ale to pani z tego robi sensację, że ja miałem publicznie ogłosić, że właśnie występuję do pana premiera, a dlatego, że chcę publicznie ogłosić, kiedy projekt będzie całkowicie w 100% przygotowany, kiedy kasa będzie wydana w te miejsca, które umożliwią rozpoczęcie tego projektu i tyle. Za 2 tygodnie z przyjemnością z panią porozmawiam i liczę na pani wsparcie przy promocji tej inicjatywy. A na co pójdzie ta kasa, jak pan... Ta kasa pójdzie, tak jak to ująłem, pójdzie na przede wszystkim na chyba w 1/3, 1/4 na platformę blockchain do głosowania, do głosowań, która to platforma będzie używana, będzie mogła być używana, udostępniana darmowo wszelkim organizacjom społecznym, które jeszcze inaczej, jeżeli na przykład pan Trzaskowski i Dulkiewicz będą, czy pani Dulkiewicz będą chcieli przeprowadzić jakieś referendum wśród swojej ludności, swojego elektoratu czy podopiecznych, to może spokojnie zwrócić się o klucz do tej platformy blockchain do nas i my go udostępniamy darmowo. Mają wiarygodne, w pełni zabezpieczone wyniki, wiedzą w jaki sposób mają postępować. Te 4 banki to jest na tą platformę czy na co? Nie, powiedziałem pani redaktor wyraźnie, że 1/4 tej kwoty, ta platforma kosztuje około ponad 1 000 000 zł, 1 200 000 z tego co pamiętam. Reszta na bardzo wiele zdarzeń, takich jak i strona internetowa, jak filmy promujące.